jestem człowiekiem filmu. Kiedy strzelasz powyżej 1000 metrów, to ten ruch obrotowy Ziemi jest. Na 1000 metrów mój pocisk leci 1,55 sekundy. W tym czasie Ziemia z Twoim celem już się przesunie. Pasja czyni nasze życie pełniejszym, piękniejszym. Jest siłą napędową do spełniania marzeń. O pasji życia i pasji tworzenia porozmawiam dzisiaj z Jackiem Wielgopolan. Człowiekiem, który pasją żyje na co dzień i pasja tworzenia jest jego chlebem powszednim. Producent filmowy, reżyser, scenarzysta, biznesmen, ale także snajper, znakomity jeździec i przede wszystkim człowiek o bardzo dobrym sercu. Witaj, Jacku. To miłe. To może dzieci by powiedziały więcej coś na ten temat. Mówię o sercu. Ale rzeczywiście tak. Mnogość pasji bierze się stąd, że życie jest za krótkie, więc trzeba je wykorzystać. W rozmiarze obowiązków, jakie mamy na co dzień, nie zostaliśmy stworzeni jedynie do pracy i właśnie do tych obowiązków. Więc czasami życie trzeba urozmaicać. Jeśli jest na tą przestrzeń, możliwość, to z tego korzystamy. Ja się staram. Pasja zmienia nasze życie na lepsze, to już wiemy. Też jest wspaniałym buforem, kiedy w naszym życiu nie dzieje się najlepiej, bo jest naszą ostoją, naszą ucieczką od codzienności. Ty masz wiele pasji i też to szczęście, które również wypracowałeś, że twoje pasje stały się twoim życiem, także twoim życiem zawodowym. Która z pasji, które posiadasz, jest najbliższa twojemu sercu? Sam nie znam odpowiedzi na to pytanie. Zawsze powtarzam, że posiadam dwa znaki zodiaku, ponieważ urodziłem się 21 maja, a jest to na pograniczu byka i bliźniąt. Czyli jedne źródła podają, że jestem zodiakalnym bykiem, inne, że jestem bliźniakiem, bądź też bykobliźniakiem. Innymi słowy, dwa znaki zodiaku, dwa charaktery, dwie osobowości. Od zawsze, myślę od czwartego, może nawet piątego roku życia, jestem człowiekiem filmu, ale wojsko, przez które przeszedłem wiele lat temu, pozostało we mnie do dziś dnia. Będąc dowódcą zwiadu, strzelałem, chodziłem po błocie zanurzony po brodę, nie spałem wiele godzin, wiele dni czasami, sypianie w mrozie po 30 stopni, nie rozbieranie się przez ponad 3 miesiące, strzelanie. To ukształtowało mojego ducha. Na tyle, że dzisiaj mogę wszędzie spać, nic nie jeść, być kimkolwiek. Nie ma dla mnie znaczenia. Ale film pozostaje jednak tym czymś, co wciąż we mnie siedzi. Bo obrazami postrzegam świat. Czyli przez pryzmat obiektywny. Z kolei w filmie widać twoje pozostałe pasje, między innymi pasje snajperskie, film Dublerzy, w którym możemy zobaczyć scenę, słynną scenę kuli, niespotykane ujęcie. Sam ją napisałem. Niespotykane ujęcie. To film, w którym pojawia się plejada polskich gwiazd, bardzo ciepło przyjęty. To tylko jeden z wielu projektów, nad którymi pracowałeś w przeszłości. Co jest tak fascynującego i pociągającego w filmach dla ciebie? Zawsze mówię o tym, że film pozwala ci być wszędzie i być każdym. W każdej epoce. Możesz być księżniczką, możesz być księciem, żebrakiem, możesz być żołnierzem, możesz umrzeć i na nowo się urodzić. 100 lat temu, 200 lat temu i dzisiaj. Takie są historie. Czyli coś, czego zazwyczaj w jednym życiu człowiek nie przeżyje. A film daje tę możliwość. Pisanie scenariuszy do filmu wydaje się bardzo dużą sztuką. Jak później to, co napisaliśmy, przelać z papieru na obraz? Myślisz obrazami, co podkreśliłeś. Stworzyłeś także znakomite scenariusze, a teraz przed tobą projekt, który jest swego rodzaju zwieńczeniem twoich dotychczasowych działań, bo projektem dla ciebie szczególnie istotnym, bliskim twojemu sercu. To prawda. Mówimy o scenariuszu The Kings of Life. To wyjątkowy projekt. Wiele lat upłynęło, zanim zebrałem wszystko w jedną całość. Projekt leżał przez jakiś czas w szufladzie, aż czas się wypełnił. Usiadłem i przez 8 miesięcy nie wstawałem od biurka, pisząc po kilkanaście godzin dziennie.
Często też się wzruszałem, bo to taka historia. Zastanawiam się, czy jest to bardziej komedia, czy dramat. Czy może komediodramat. Trudno powiedzieć. W każdym razie rzeczywiście dużo przemyśleń i mam nadzieję, że efekt końcowy, który zostanie któregoś dnia wreszcie przeniesiony na obraz, będzie satysfakcjonował. Teraz pandemia troszeczkę pokrzyżowała nam plany, bo w zasadzie myślę, że o tej porze roku bylibyśmy już po zdjęciach. Kreacja, jaką da nam możliwość współpraca z bardzo ważnymi aktorami, znanymi zresztą, a z którymi jesteśmy przez menadżerów po wstępnych rozmowach, jeszcze bardziej wybije tę historię, podkreśli ją. Nie chcę zdradzać oczywiście, o co w filmie chodzi. Powiem jedynie, że jest to historia o dwóch mężczyznach. Jednym niskim, drugim bardzo wysokim, dwójce przyjaciół, którzy w pewnym momencie postanawiają, tak los zrządza, że przyjdzie im opiekować się małym dzieckiem. Ale to nie tylko muzyka o dwóch facetach, którzy stają się nagle ojcami, nie mając własnych dzieci. To historia, która jest przeplatana bardzo wrażliwą muzyką. Muzyką na skrzypce. I nasza główna bohaterka o imieniu Poziomka. Imię nie jest przypadkowe, ale znowu nie chcę zdradzać fabuły. Poziomka staje się skrzypaczką. Do pewnego momentu oczywiście. Nie chciałbym więcej mówić. Nie powiemy nic więcej, ale myślę, że jak nigdy dziś potrzebujemy takich wrażliwych filmów. Filmów, które wzbudzają u nas pewną refleksję, pobudzają naszą wrażliwość w tym świecie tak głośnym, tłocznym, pełnym różnych brutalnych informacji, wydarzeń wokół nas, gdy o tę naszą wrażliwość musimy zabiegać, musimy ją pielęgnować. Również ważność dla drugiego człowieka. Jesteśmy w miejscu, gdzie cały czas za nami słychać było śmiech dzieci, kiedy mówiłeś o Poziomce i o tej historii. Co twoim zdaniem w tej historii, nie zdradzając fabuły oczywiście, będzie najbardziej poruszające? Co ona wniesie do życia każdego z tych, którzy ją obejrzą? Przede wszystkim historia ta, tak mi się wydaje, jest czymś, co się nigdy nie wydarzyło. Albo przynajmniej bardzo mało prawdopodobnym. Tak nauczyłem się budować historii filmowych w Los Angeles jakiś czas temu. Współpracując ze scenarzystami stamtąd, podglądając ich, obserwując profesorów. No i właśnie ta mnogość Hollywood Elements może spowodować, że każdy w tym filmie znajdzie dla siebie coś zupełnie innego, bo 130 stron scenariusza przekute na około 110 minut filmu, część myślę pewnie wypadnie materiału, spowoduje to, że na pewno każdy znajdzie jakieś podobieństwa. Nie był taki mój zamysł, żeby ktoś odszukiwał siebie w tym filmie. Ale jestem pewien, że wielu ludzi pomyśli sobie, przecież to o nas. Niech będzie on inspiracją. Czy mógłbyś powiedzieć naszym widzom, co to są Hollywood Elements, które będą zastosowane w filmie? Co to jest? Co się mieści w tym wyrażeniu? I dlaczego w polskim kinie tak często ich brakuje? No właśnie. I polskie kino chciałem porównać do tego hollywoodzkiego. Hollywoodzkie kino kojarzy się z komercją. Wiadomo, Hollywood stworzyło film. Oni najwięcej zarabiali pieniędzy i ta maszyna po pandemii ponownie rusza. Polskie kino równie doskonałe, choćby Pan Tadeusz Wajdy, Powidoki Wajdy, piękna kreacja Bogusława Lindy, w jednym i w drugim filmie. Do tego się odnoszę, chociaż aktorów mamy wielu wyjątkowych. Pan Gajos w Żółtym Szaliku i wielu, wielu innych. To te obrazy są bardziej wiarygodne niż gdziekolwiek. Oddają naszą rzeczywistość, rzeczywistość ludzkiego życia. Nie przenoszą się w taką przestrzeń, gdzie może sobie artysta coś jeszcze domyśleć, dowyobrazić. Innymi słowy, gdyby usiadł tutaj obok nas w tej chwili ktoś, kto by nam się przysłuchiwał albo komentował, a nagle by zniknął, lub napił się wody
byśmy go nie widzieli. Wyszłoby na to, że to duch. W amerykańskim kinie to jest możliwe. W polskim nigdy się nie zdarzyło. Tak najprościej mówiąc, to jest Hollywood Elements. Wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy wszystko jest tak bardzo dosłowne, pandemia i ten okres, który zahamował powstanie tego filmu, jednocześnie sprawił, że chcemy trochę uwolnić się od tych trudnych, bolesnych tematów, to właśnie taka formuła, jaką chcesz zastosować w tym filmie, może być znakomitym remedium, a więc przez pewną lekkość, zabawę konwencją, to chciałbym powiedzieć, przez umiejętność też zastosowania żartu i tego, że nasze życie jest takim trochę komediodramatem, to w jaki sposób reagujemy na trudne sytuacje, wpływa na to, jak to nasze życie wygląda, bo przecież nasze myśli je kształtują. Właśnie taka formuła filmu może sprawić, że też każdy z nas, którego różne większe i mniejsze dramaty, trudne sytuacje dotyczą, może znajdzie też nutę optymizmu, jak sobie radzić z tym, że nasze życie często obraca się w kierunku, którego się zupełnie nie spodziewaliśmy. Myślałem właśnie o tym jakiś czas temu, na ile tego typu kino może nas wzmocnić, czy przygotować na przyszłe niechciane zdarzenia, bo przecież w życiu człowieka obecne jest wszystko. Od narodzin życie, głód, śmiech, ból, na koniec śmierć. Jeszcze jest oczywiście radość, są piękne chwile, ale życie nie jedynie z pięknych chwil się składają. Więc czy taki jeden film potrafi przygotować nas na przyszłość? Trudno mi powiedzieć. Jedna moja dobra znajoma kiedyś powiedziała, że życie zaczyna się każdego dnia. Każdy dzień przynosi nową nadzieję. Tak. Jedna dobra znajoma, miałem na myśli ciebie. Tak, więc nie skradłem. Tak. Zacytowałem. No, parafrazując właśnie twoje słowa, idąc tym tropem, jest tak, że każdego dnia może się wydarzyć coś zupełnie innego, coś, czego nie oczekujemy. I rzeczywiście obrazy podobne do The Kings of Life, czy choćby Powidoki, przepiękny, aż wyjątkowo smutny film o artyście i niesprawiedliwości, w pewnym sensie przygotowuje nas. Jednak myślę, że człowiek tak bardzo w dzisiejszych czasach myśli o sobie samym, że zewnętrzny świat potrafi istnieć, ale jedynie na chwilę. Później go nie ma, bo później jest nasze życie, nasza rodzina, nasze problemy, nasze radości i smutki. Nie ma już tamtych czasów, gdzie przychodziliśmy w gości nie dzwoniąc. Otwieraliśmy drzwi od klatki schodowej, wchodziliśmy do kogoś do mieszkania. Cześć, jesteśmy. Ten świat się skończył. Bezpowrotnie. Dzieci bawiły się razem na podwórkach, przychodziły do obiadów innych rodziców, do innych domów. Pomiędzy podwórkami były zrobione specjalne przejścia, a dziś żyjemy wszyscy poza mieszkaniem. Dzisiaj mamy birthday party. Albo kinder party. Świat się zmienił, jest bardziej amerykański. To prawda. Sami tego chcieliśmy. W którą stronę to nas prowadzi? No wiemy. Każdego dnia zaczynając wszystko od nowa, być może takie sytuacje, jakie następują teraz na świecie, znowu nas zbliżą bardziej do siebie. Kto wie? Być może. A myśląc o The Kings of Life w trakcie pisania, bardzo bliskie memu sercu było to, aby ten film mógł ze sobą naprawdę, szczerze połączyć wielu ludzi. I myślę, nie zdradzając nadal fabuły, że jest duża szansa, by tak się stało. Oczywiście dużo pracy, ale to idzie w dobrym kierunku. If Kings of Life przyniesie nam nadzieję i wiarę, że każdy z nas może być królem swojego życia, kształtować swoje życie i codziennie zmierzać się z przeciwnościami, jakimi one są, z pokorą, wiarą, z nadzieją. Film trochę też o przeznaczeniu, bo przecież to akurat nie jest tajemnicą. Ten scenariusz zawiera taki dialog. Gdybyś się wybrał w daleką podróż, powiedzmy dookoła świata, i pomylisz drogę, to nic się nie przejmuj, bo i tak dojdziesz tam, gdzie ci przeznaczono. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Jacku, jesteś także znakomitym jeźdźcą, kochasz konie. Co konie wniosły do twojego życia? Bo konie uczą nas pokory, dyscypliny, ale chyba przede wszystkim cierpliwości.
Cierpliwość we mnie wyrobiły moje małe dzieci, no i dzisiaj nie małe. Tadeusz ma lat 16, Jadzia prawie 13, ale rzeczywiście konie uczą dużo pokory i spokoju. Zresztą od czasów armii, a to już ponad 30 lat, do dziś dnia to we mnie jest spokój. Spokój. Dzisiaj w strzeleckie długodystansowym, czy nawet na krótkim dystansie, wciąż potrzebujesz spokoju i skupienia. Cokolwiek by się nie działo. A konie tak. Koń jest dużym, silnym zwierzęciem. Zawsze się mówi, że gdyby koń wiedział, ile ma siły, nigdy człowiek by nie usiadł na jego grzbiecie. Mówi się też, że konie są bardzo mądre. Otóż to nieprawda. Konie, jak podają przynajmniej źródła, zatrzymały się w rozwoju swoim, adekwatnie do człowieka, między 3 a 4 rokiem życia. W tym rozwoju naszym ludzkim. Jednak po słoniach mają najlepszą pamięć ze wszystkich zwierząt żyjących na świecie. I konie działają na zasadzie swojej pamięci. Kiedy będziesz w lesie, gdzieś, będzie jakaś sytuacja trudna, będzie potężny dół, woda, coś, koń się wystraszy. Po wielu, wielu latach, gdy koń znajdzie się w tym samym miejscu, będzie pamiętał to zdarzenie i napnie swoje ciało. Będzie ostrożny przed tą sytuacją. Kiedy wychodzisz z koniem na spacery, on doskonale wie, w którym miejscu. Zaczynasz wstęp, zaczynasz galop, kończysz galop, ponownie zaczynasz wstęp. Koń wszystko wie. I tylko jedna rzecz, mimo że to już 20 lat z końmi, nadal nie potrafię zrozumieć, jakże działają instynktownie, jeśli chodzi o GPS. Trafią wszędzie. I to jest niezwykłe. Przekonałem się o tym osobiście, błądząc prawie 4 godziny w środku nocy, bo przed północą wróciłem do stajni. Ja już nie dałem rady. Była burza. Piorun za piorunem, ulewa, czarny las. Po 4 godzinach kłusu, gdzie nie zatrzymałem się z koniem nawet na chwilę, odłożyłem wodze na szyję i powiedziałem: Alek, idziemy do stajni, do domu. Kilka minut później koń wyprowadził mnie na moje znajome pole. Szok. No, to tak. Konie też znakomicie uczą nas przywództwa, dlatego że wymagają konsekwencji. Trzeba wyrobić sobie też ich szacunek. Mają to świetną prawda. Pamięć, więc każdy błąd niedoświadczonego jeźdźca, niedoświadczonego właściciela, będą zachowywać w swojej pamięci bardzo długo. No i właśnie widzisz, uczą nas przywództwa. Z końmi jest tak, że niestety musisz koniu pokazać, kto jest szefem. Nie każdy ma tę umiejętność w sobie, bo konia czasami musisz mocniej zebrać, czasami przyłożyć mocniej nogę z ostrogą albo użyć bata. Nie po to, by się nad zwierzęciem znęcać, ale już zdecydowałeś, jeśli się już zdecydowałeś na ten rodzaj sportu, to twoje bezpieczeństwo. I to są tak zwane pomoce. Nie zaciągana mocno ręka, bo to powoduje, że koń jeszcze bardziej staje się klaustrofobiczny, gdyż konie są klaustrofobikami. Jako zwierzęcia, jako zwierzęta uciekające, tak. One jedzą rośliny, więc każde inne zwierzę, zwłaszcza mięsożerne, jest dla konia zagrożeniem. Choćby taki wąż, to też naturalny wróg. Pamiętam, miałem taką sytuację. Chętnie ją powtórzę za jakiś czas. Ileś lat temu ktoś chciał, żebym mu pokazał znak Hollywood. Byliśmy na dole. No to wjechaliśmy na górę. Po 2 może kilometrach albo 3, będąc około 100 metrów od samego znaku, jest wycięta w skalę półka. Jakieś szyldy, coś. Nie bardzo wiedziałem, cóż to takiego. Więc z ciekawości zajrzałem, a tam stało 10 American Quarter Horse. 10 koni gotowych do jazdy, osiodłanych. I to było niezwykłe, bo wtedy ja, kolega, który ze mną był, poprosiliśmy wodza, który był naszym przewodnikiem, prawdziwy Indianin, i obwiózł nas ponad 4 godziny po szczytach Hollywood, tych właśnie wzgórz, gdzie widzieliśmy Los Angeles Downtown. To była piękna przygoda, ale w pewnym momencie, jak świeciliśmy jedynie półką skalną, gdzie na dole nie było nic, była okrutna przepaść, a konie były jeżdżone tylko w stylu western, gdzie ja wcześniej tego nie praktykowałem, nie rozumiałem konia. Mówię, ja mu w lewo,
a on mnie w przeciwną. No tak konie działają, ale poseł ucieka w przepaść. W pewnym momencie mówię, wodzu, a czy macie tutaj dzikie zwierzęta? On mówi, tak, tak, a jakie? Koguary, węże, matko jedyna. Myślę sobie, to niech się coś pokaże. Z lewej ściana, a z prawej przepaść. Fajna przygoda. Z całą pewnością nie do zapomnienia. Jacku, weźmiemy teraz na celownik kolejną twoją pasję. Niezwykłą pasję, myślę, że budzącą bardzo wiele pytań, ekscytującą, bo tak niewiele jest osób, które mogą dać na nią odpowiedzi. Powiedz mi, Jacku, jak to jest strzelać z 800 metrów w sam środek 10 groszów? Nawet z 1000. Wprowadzam korektę. 1000 metrów. 1000 metrów. Tak. O, karabin, którym dysponuję, gdyby przełożyć to na warunki militarne, wydaje mi się, że byłby skuteczny do 1300 metrów. Do 1200 bez problemu najmniejszego. Dystans, na jakim strzelam tym karabinem, 300, 600, 800 oraz 1000 yardów, czyli 915 metrów. 1000 czasami. Strzelając z tego karabinu na 1000 metrów miałem dwa strzały, dwie dziewiątki. Czyli generalnie dobre skupienie. Natomiast rzeczywiście sport ten jest bardzo ciekawy, ponieważ dzisiaj jestem bardziej sportowcem niż zawodowcem. A żeby móc trafić na 800, czy te 900, czy choćby 600 metrów w sam środek tarczy, czyli praktycznie w źrenicę, a warunki techniczne na to pozwalają. Warunkami technicznymi to jest lufa, czy karabin, optyka i to, co wkładasz do komory nabojowej. Nabój. Nabój, który przygotowuję sam. Jeśli chcesz mieć efekty, musisz to zrobić samemu. Dlatego, że naboje sprzedawane w sklepach z bronią wychodzą z fabryki, a w fabryce, kiedy robi się tego w milionach sztuk, one nie trzymają tych samych parametrów. Począwszy od rozmiarów łuski, zacisków, czy ilości prochu, który znajduje się w środku. A to jest najważniejsze. I tak naprawdę proces elaboracji jest bardzo skomplikowany. Uczę się go długo i wciąż się go uczę od moich serdecznych przyjaciół. Jacka i Piotra pozdrawiam, którzy są mistrzami w elaboracji, ale w strzelaniu również. Ale to nie jest łatwe. I biorąc pod uwagę, że znaczenie w efekcie końcowym ma nie tylko to jedno ziarnko prochu, które waży 0,2 graina, a jeden grain waży 1/16 grama, czyli praktycznie nic, to wszystko ma znaczenie. Więc poza właściwie wykonaną elaboracją, dobrze zrobioną lufą, komorą i tak, żeby to wszystko ze sobą pasowało, żeby gazy nie uciekały gdzieś na boki, żeby jednak siła była skierowana na pocisk, który wylatuje z lufy, no to pozostaje jeszcze właśnie ta umiejętność obserwacji terenu. Mamy dzisiaj zmienny wiatr, który krąży. Nic nie znaczy, jest delikatny, ale jadąc 100 na godzinę, kiedy wystawimy rękę, tę rękę już urywa. Przy strzele na odległość kilometrach ten wiatr może parę razy zmienić swój kierunek. Zdecydowanie. Co jeszcze dzieje się, kiedy jest taki strzał, jaki oddajesz na odległość kilometra? Mówimy o wietrze, o zmienności pogody. Ma znaczenie to, jaka jest temperatura w ciągu dnia? Wszystko ma znaczenie. Czynników jest więcej niż czyli dobry snajper musi znać zasady fizyki, matematyki, tak, ale także posiadać odpowiednie cechy charakteru. I być dobrym geografem. Musi wiedzieć, z jakiego kierunku świata strzela na jaki kierunek. Ponieważ powyżej 1000 metrów wchodzi dodatkowy efekt tak zwanego Coriolisa. Był to człowiek, który obliczył prędkość obrotową ruchu Ziemi, która wynosi 1677 km na godzinę. I gdyby nie to, że wokół nas jest powietrze, to by nas zdmuchnęło. Zdmuchnęłoby wszystko. Przy takiej prędkości. Bez wątpienia. Więc kiedy strzelasz powyżej 1000 metrów, to ten ruch obrotowy Ziemi jest. Na 1000 metrów mój pocisk leci 1,55 sekundy. W tym czasie
przy prędkości 1677 km na godzinę Ziemia z Twoim celem już się przesunie, więc musisz założyć efekt Coriolisa, nastawiając poprawkę na lewą lub na prawą, w zależności od tego, czy strzelasz z południa na północ, czy z północy na południe, bo wtedy ten efekt występuje. Poza tym wiatr. Raz wieje z tyłu, ale za chwilę zmieni się z drugiej strony. Musisz wyczekać ten moment, strzelając do tarczy, chcąc być jak najbardziej precyzyjnym. Istotna jest wysokość nad poziomem morza, bo tam już jest ciśnienie. Istotne jest zachmurzenie, bo to ciśnienie się zmienia. Temperatura otoczenia, pora roku i wilgotność. Wszystko ma znaczenie. Otoczenie to też bardzo szeroka kategoria, bo inaczej strzela się na pustyni, inaczej w lesie, a zupełnie inaczej w warunkach miejskich, gdzie wokół dzieje się bardzo dużo, to pole obserwacji. Długo by można o tym naprawdę rozmawiać. Jedno jest pewne. Często widzisz, ja przynajmniej tak robię, często się widzi, gdy ktoś strzela. Robi tak. Zamyka oko. Nigdy nie zamykam oczu. To drugie oko nie jest przypadkiem dane człowiekowi. Koń też widzi każdym okiem oddzielnie, 180 stopni. Człowiek nie. Ale okiem możesz obserwować wtedy wszystko, tym drugim. Poza tym, kiedy człowiek zamyka i otwiera oczy, potrzebuje 7 sekund do wyrównania wzroku. To jest absolutna niewygoda, kiedy musisz szybko strzelać. Przez 7 sekund może się bardzo dużo wydarzyć. Bardzo dużo. Kiedy twój pocisk leci 1,5 sekundy na kilometr lub 0,4 sekundy na 400, na 300, na 600 metrów, musisz wszystko widzieć. W ciągu jednej chwili karabin jeszcze od ciebie ucieka, więc musisz mieć tę pełną koncentrację. Tym samym to pomaga jednocześnie wciąż obserwować otoczenie. Ustawić karabin. Karabin w zasadzie ma poziomnicę. Możemy sobie regulować krzyżem, gdyż nie może dochodzić do żadnych przekoszeń w czasie celowania. Ponieważ tak jak przekosisz karabin, tak, przekrzywisz go, pocisk wyleci w sposób niewłaściwy. On ma wylecieć jak najbardziej prosto. Oczywiście w zależności od odległości i warunków, które znajdują się u góry, a to jest wiele, wiele metrów nad ziemią, kiedy wiatr przesuwa pocisk, gdy on zmierza do celu, to każdemu się wydaje, że pocisk poleci prosto. Nigdy nie leci prosto. On leci do góry, a wiatr go czasami przenosi, ale on już opada. Więc leci do nas, do celu leci takim czymś czasami. Już wiemy, że chłodny, skoncentrowany umysł jest kluczowy w wypadku snajpera. Jakie jeszcze są cechy, które twoim zdaniem są absolutnie niezbędne, by móc zostać snajperem? Trudno mi powiedzieć. No, wielu kolegów strzela. Strzelamy sportowo. I to są koledzy, którzy reprezentują różne branże. Strzelam z profesorem, biotechnologiem. Strzelam z kolegami, którzy wynajmują nieruchomości. Jeden uwielbia stolarkę, ktoś ma firmę budowlaną. Ja myślę, że taka pasja jest w nas. I nie wiem, co na to Ministerstwo Obrony Narodowej, ale strzelcy cywile są lepsi niż wojskowi. Być może mamy bardziej doskonały sprzęt. Wszystkie karabiny są customowe, czyli są budowane. Lufa od innego producenta, czyli od najlepszego. Spust, osada, zamek. Wszystko. To są tak zwane składaki, ale za to z najlepszych elementów. Dużo trenujemy, sami sobie robimy amunicję. W wojsku nie ma takich możliwości. W wojsku jest tak zwana masówka. Byłem żołnierzem prawie 3 lata, więc wiem, jak jest. Jest też duża odpowiedzialność za używanie w dużej ilości sprzętu, typu amunicji czy przeciwpancernych pocisków kierowanych, z których strzelałem. Dowódca do mnie mówi, dobrze strzelasz. Gratuluję, ale uważaj, bo ten pocisk, który za chwilę wyleci, kosztuje tyle, co duży Fiat. A duży Fiat wtedy kosztował 160 tysięcy złotych. A była tu równowartość domu. Jaka jest presja na młodym człowieku? No właśnie. Więc nie chciałbym dyskredytować wojska, bo żołnierze są bardzo dobrze wyszkoleni. Natomiast kiedy jesteś cywilem i masz więcej czasu i robisz tylko to, możesz być lepszy. No i moi koledzy są lepsi od żołnierzy. Myślę, że sam jestem lepszy od paru z nich. Sama instytucja snajpera, bo to nie tylko zawód, ale też... No tak.
jest wiele osób, które robi to ze swojej pasji. Cieszy się, jest owiana taką wielką sławą, cieszy się wielką estymą wśród osób, które nigdy tego nawet nie miały możliwości spróbować. Dlatego, że z jednej strony to jest szereg umiejętności, o których powiedziałeś, a z drugiej strony szereg cech psychicznych, które sprawiają, że możemy, jesteśmy w stanie w ogóle rozpocząć swoją przygodę ze strzelectwem, z byciem snajperem. Z jednej strony to cierpliwość ogromna, która czasem jest wymagana, z drugiej strony do nauki, psychiczna. Przede wszystkim cierpliwość do nauki. Wytrenowanie snajpera, przygotowanie go i przeszkolenie to zwykle czas około 5 lat. Ja myślę, że to jest taka dziedzina, gdzie człowiek uczy się całe swoje życie. Później tylko doskonali. Mniej więcej jak w karate. Gishin Funakoshi kiedyś powiedział, że twórca stylu Shotokan, że karate pierwsze 40 lat trenuje się intensywnie. Później już tylko się to doskonali. Miał wyrzuty sumienia do końca życia, gdy w wieku lat 82 w obronie własnej zabił dwóch napastników. I twierdził, że stworzył styl do obrony, a nie do zabijania. I tak mniej więcej jest ze strzelectwem. Używasz określenia snajper, bo ono jest jakby najbardziej powszechne. W tym zakresie użyłbym trzech różnych, a raczej są trzy różne. Strzelec wyborowy, snajper i strzelec długodystansowy. Ja jestem poza służbą, jestem sportowcem, poza służbą wojskową. Jestem sportowcem, więc strzelam z kolegami długi dystans. Czyli jesteś strzelcem długodystansowym. Jestem strzelcem długodystansowym. A snajper to żołnierz, który dostaje misję jednoosobową. Czasem ma obserwatora. Ale snajper to ktoś, kto idzie wykonać pewne zadanie i nigdy nie wiadomo, czy wróci. Kimś takim byłem w wojsku. Byłem dowódcą zwiadu i dzisiaj mamy drony. Kiedyś dronów nie było. Więc to my, moja drużyna i później mój pluton, myśmy chodzili pierwsi, żeby rozpoznać teren. A z kolei strzelec wyborowy to jeden z drużyny. Jest ich 7, czyli on zawsze ich ubezpiecza. Jest za nimi, kiedy oni wykonują zadanie. Zabezpiecza ich tył. On ma za zadanie obserwować, co się dzieje. Więc strzelcy wyborowi są w wojsku, są też w policji. Snajper, jak mówię, to jest jeden facet. Co do snajperów, to słynnym snajperem był Chris Kyle, o którym w 2015 roku zrobiono film, cieszący się ogromną popularnością, hit hollywoodzki. Film, który zainspirował wiele osób. Bradley Cooper. Oglądałem ten film. Świetny kino. Paru z moich przyjaciół miało okazję poznać Chrisa Kyle'a, posłuchać na żywo jego historii. Czy jego sylwetka, ale też znakomity zresztą film o nim zrobiony, był dla ciebie również inspiracją? Inspiracją może nie do końca, bo był niewątpliwie niezwykłą osobowością. Ale nie wiem, czy dostatecznym powodem do tego, by się chwalić i być z siebie dumnym, jest to, że zabiło się w życiu ileś osób. Nawet jeśli to się zrobiło, to o tym się nigdy nie mówi. No bo po co? Jakby nie było i w jakiej by to nie było sprawie, w mojej opinii to nie czyni człowieka bohaterem. Zwłaszcza, że nigdy nie pojmę amerykańskiego ducha patriotyzmu. Kraju, który nigdy tak naprawdę nie został napadnięty. A napadł wszystkich. Irak nie zaatakował Ameryki. To Ameryka zaatakowała Irak. A on zabił tam tylu ludzi. Oczywiście doskonały strzelec. Ale tak jak mówię, nie stanąłbym po jego stronie, bo uważam, że niepotrzebnie się chwalił. Absolutnie się z tobą zgadzam, Jacku. Zarówno ty, jak i ja jesteśmy pacyfistami i uważamy, że trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuszczać do konfliktu. To jest podstawa, absolutnie. Ale są sytuacje, kiedy strzelcy wyborowi stanowią bardzo ważny bufor bezpieczeństwa dla oddziałów szturmowych, kiedy oni jako obserwatorzy mogą zapobiec pewnej sytuacji właśnie poprzez swoje działania. Poprzez swoje działania, czyli likwidację celu. No, gdy jest wojna, to wtedy jest wojna. Na wojnie giną ludzie. Nie mamy wielkiego wpływu na to,
co dzisiaj dzieje się na świecie. A rzeczywiście, snajper czy strzelec wyborowy, no, zawód jak każdy inny. Ludzie idą tam z wyboru. Niektórzy dla pieniędzy, niektórzy dla pasji, inni pewnie po to, by się dowartościować. No ale ktoś, kto zostaje żołnierzem zawodowym, ma swoje pobudki. Nie wszyscy są na linii frontu. Ale ci, którzy na linii frontu byli i wrócili, do końca życia z tym żyją. Do końca życia pamiętają rodziny to, również co kiedyś się stało. Naszą konsekwencje ich decyzji, bo przecież zespół stresu pourazowego, czyli PTSD, zwykle spotyka żołnierzy po bardzo trudnych misjach i to rodziny później muszą zmagać się z tą trudną przeszłością, doświadczeniem męża, ojca, który wraca i nie jest już taki sam, bo te doświadczenia zawsze w nim pozostają. No, to prawda. Natomiast widzisz, mamy teraz takie czasy, ponownie nawiążę do współczesności, kiedy wszystko jest dostępne, wszystko wolno i prawie przychodzi tak łatwo, gdy zanika coraz bardziej instytucja przyjaźni, lojalności, honoru. Widać nasz kraj, bardzo podzielony jak nigdy dotąd. Nie chcę głębiej wchodzić w aspekty polityczne, ale jestem przekonany, że gdyby doszło do jakiegokolwiek konfliktu militarnego pomiędzy Polską a innym krajem, patrz, nasi sąsiedzi, to uważam, że wielu moich rówieśników, wielu młodszych ode mnie po prostu uciekłoby z tego kraju. Zabrałoby swoje pieniądze, postawili te domy, Mercedesy, jakkolwiek. Po prostu by uciekli. I to sobie, tak mi się wydaje, no mówi się, że Polska zawsze potrafiła się zjednoczyć w tych trudnych czasach. I tak i nie. Bo też często nasze społeczeństwo się dzieliło. Nie tylko teraz, obecnie. Kiedyś też. Przecież mieliśmy rozbiory. I to Polacy sprzedawali nasz kraj. Wiele nurtów politycznych, które też ze sobą się ścierały na przestrzeni lat. Wyobrażeń o tym, jak Polska powinna wyglądać. Natomiast chcę powiedzieć, że wielu tych kolegów, którzy strzelają ze mną długi dystans, wielu z nich by zostało. Byłbym jednym z nich. Nie uciekłbym z kraju. I wtedy już nie byłbym jedynie strzelcem długodystansowym. Broniłbym kraju. Dziś jako strzelec długodystansowy możesz nam powiedzieć wiele też o tym, jak przez ten sport możemy się doskonalić. To także mnie interesuje. Jak on wpływa na osobowość, na szlifowanie charakteru, tak jak sztuki walki kształtują nas, wyrabiają w nas dyscyplinę, wymagają od nas tej dyscypliny. Tak samo ten bardzo trudny, bardzo specyficzny sport, w którym jest cała paleta wymagań od tych związanych z umysłem i takim chłodnym umysłem, a więc znajomość matematyki, fizyki, geografii, świadomość przestrzeni, w której się znajdujemy, umiejętność bycia tu i teraz, umiejętność koncentracji, umiejętność dyscypliny, wytrwałość. Wymaga także tych umiejętności, które nie są tak łatwe do skategoryzowania i do opisania. Też pewnego rodzaju talentu, pasji do tego, umiejętności obserwacji. Czy wydaje ci się, czy uważasz, że ten sport może wpływać na nasz rozwój, może stać się też takim elementem szlifowania charakteru dla tych, którzy chcieliby spróbować? Zdecydowanie tak. Jakiś czas temu, żeby zdobyć zezwolenie na broń do celów sportowych, to było czymś w rodzaju Mistrzostwa Świata, choćby w skoku wzwyż, bo nieosiągalne. Dzisiaj komendy wojewódzkie policji wydają kilka tysięcy tego typu zezwoleń nowym to ludziom. Ja mam 5 poromes, czyli mam możliwość nabycia 5 jednostek. Mam tylko 3. Moi koledzy nowi, którzy przystępują do klubu, na dzień dobry biorą 20 lub 30. Po co? Więc mnożenie tego nie jest potrzebne, ale jest to tylko dowodem na to, jak ludzie chcieliby dołączyć do tych, którzy potrafią. Ja strzelam od 1985 roku, czyli długo. Kiedyś jak się nauczyłem, tak mi to pozostało. Wydaje mi się, że najgorzej nie strzelam. Dzisiaj rzadziej startuję w zawodach z broni krótkiej, choć kiedyś to robiłem. I gdy widziano mnie i jeszcze jednego kolegę, wszyscy mówili znowu Wielkopolan. Bo wiedzieli, że przegrywają. Uznałem, że w pewnym momencie osiągnąłem coś. To mi wystarczy. Dzisiaj tylko od czasu do czasu idę na trening z pistoletu. Karabin ma to do siebie, że
jest czymś wyjątkowo elitarnym. Tak jak są elitarne jednostki, tak karabin jest elitarnym czymś. Elitarnym sportem samym w sobie również. I kiedy już wiesz, że potrafisz, to nie musisz tego nikomu udowadniać, bo wiesz, że to potrafisz. Jeśli człowiek ma to w sobie, że to rozumie, no to ja nie chodzę uzbrojony, choćbym mógł. Bo też wyznaję taką zasadę. Jeśli nosisz przy sobie broń, pamiętaj, że kiedyś przyjdzie sytuacja, w której będziesz zmuszony jej użyć. Więc lepiej ustąpić, zejść z drogi nawet temu napastnikowi, niż później ponieść tego konsekwencje. A wymiar sprawiedliwości w Polsce jest trochę inny niż w Ameryce. Tam możesz się obronić. Tutaj każdy prokurator będzie ci przypisywał przekroczenie obrony koniecznej. Nie ma co ryzykować. To też ogromna odpowiedzialność i poczucie, które jest po takim wydarzeniu. Oczywiście. Jeśli ktoś wie, jak używać broni, nawet instynkt jego mógłby zadziałać, gdyby tę broń posiadał, a to jest zawsze najgorsze możliwe rozwiązanie. Owszem, broń daje ci poczucie bezpieczeństwa. Tylko że akurat Bogu dzięki w naszym kraju broń nie jest powszechna na ulicy, więc nie ma sensu jej nosić. Kiedy strzelam, strzelanie dynamiczne 1,6 sekundy likwiduje 3 cele. No to krótko, szybko, wolno, jakkolwiek. Wystarczająco skutecznie, żeby 3 cele były zlikwidowane. W tak bardzo, w sumie, niedługim czasie. I ta cała świadomość, czy właśnie tego dystansu, że jesteś w stanie coś zrobić na dużą odległość, czy na krótki dystans, z krótkiej broni, tak sobie stoisz przed kimś, myślisz sobie, dobra, daj spokój. Odwracasz się i tyle. To jest ta twoja wyższość. Oczywiście, tak? Największy sukces, jaki można osiągnąć, bo to jest właśnie kontrola nad swoimi emocjami, bardzo dobrze powiedziane, tak. Zrozumienie dla drugiego człowieka bez takiej wyższości, a jednocześnie wyższość w tym, że potrafi się okiełznać te emocje. Gdybyśmy wszyscy to potrafili, byłoby zdecydowanie bezpieczniej, zdecydowanie lepiej. Na pewno mniej byłoby agresji, byłoby przemocy wojen wokół nas. Mniej byłoby wojen, albo nie byłoby ich wcale, co cały czas jest naszym niedoścignionym marzeniem, bo dziś, gdy spotykamy się tutaj, jest zdecydowanie więcej wojen niż było w ostatnich latach, a 2 razy więcej niż w 1995 roku toczy się konfliktów zbrojnych na świecie. W tych konfliktach zbrojnych są dzieci, które wychowują się nie znając tego, jak to jest nie żyć w strefie wojny. To dzieci, które rodzą się, dorastają w czasie wojny, mają traumę. Najczęściej nie ma później należytej opieki medycznej dla nich i dorastają takie dzieci zranione na sercu, na umyśle, często bez rodziców i niosą to jarzmo wojen. Dlatego też kampania antyminowa, o której tak często razem także rozmawiamy, jest dla mnie bardzo ważna, bo to problem czysto humanitarny, brzemię wojen, które dziś dotyka większości cywili, a z cywili ponad 55% to są dzieci, ofiary min, ranione lub giną przez miny przeciwpiechotne. Jacku, a w sporcie, który uprawiasz, w strzelectwie długodystansowym, co jest najpiękniejsze dla ciebie? Co jest pięknym aspektem tej pasji? Gdybyś miał powiedzieć komuś, kto jeszcze się zastanawia, jest już prawie zdecydowany. To jest wyzwanie. W ubiegłym tygodniu we środę byłem na treningu. Pełen spokój, fajne warunki. Nie wystrzeliłem całego pudła amunicji. Jedynie potwierdziłem nastawy na 300, 600, 800 i później strzelałem właśnie te sławetne 1000 jardów. Udało mi się strzelić dziurę w dziurę, tak zwaną. Czyli strzeliłem w otwór o średnicy 5 mm po raz drugi. I to jest taka fajna satysfakcja, że są warunki zewnętrzne, że są inne karabiny, które strzelają i koledzy, którzy czasami tego nie zrobią, a później ci pogratulują. Jest miłe. Właśnie się sprawdziłaś, tak? I sobie myślisz... Przekraczanie własnych granic. Tak, dokładnie tak. I sobie myślisz, gdyby była kiedyś taka potrzeba, to ty już to potrafisz. Kiedy są konflikty, nie prowadzi się akcji zbrojnych na takim dystansie. To są konflikty głównie miejskie. Dystans 150 metrów, czasami 300. Czyli doskonały zasięg dla karabinków szturmowych. Bez problemu 300 metrów, dziesiątkę. No, my wychodzimy poza te granice 300-600 metrów wyżej.
więc ja się cieszę, że potrafię to robić. Kiedy osoba, która nigdy nie strzelała, przystąpi do tej czynności, wydaje jej się, że wszystko koncentruje się na naciśnięciu na spust, a to jest ostatni element. Ostatni. I też trzeba wiedzieć jak, bo nawet nie możesz przytulić się do swojego karabinu. Nie możesz przytulić się do swojego karabinu, bo to nie jest twój mężczyzna. Przepraszam. A ciśnienie krwi. Człowiek ma ciśnienie krwi. Kiedy dotykasz przegubu, czujesz, jak krew pulsuje. Gdy obejmiesz karabin i go przyciśniesz, ponieważ wiesz, że zaraz on w ciebie uderzy, kopnie, tak? To na 100 metrach już widzisz na krzyżu, jak ten krzyż uderza razem z twoim sercem. Na 300 już bardziej. Na 600 już byś nie dostrzegła celu, bo to wychodziło tam. Więc nic nie dotykasz. Robisz wszystko prawie, że w powietrzu. A później tylko dotykasz spustu. W moich pistoletach spust jest ustawiony w taktycznym na 2400 gram, w sportowym, ale militarnym na 2500. Co oznacza, że siła spustu to 2,5 kg. W karabinie 45 gram. Dotykasz, bum. Chodzi o to, by nie przenosić siły mięśni i ramienia, żeby nie pociągnąć za karabin, bo przestawisz. Wystarczy, że zrobisz 1 mm, tak? Że przeciągniesz karabin do siebie o 1 mm, bądź go przestawisz. Na dystansie 600 metrów robisz ten milimetr razy ileś, tak? I wychodzi ci, że strzeliłaś poza tarczę. Nie wolno. Co się dzieje w głowie strzelca tuż przed oddaniem strzału? Nic. Nie czujesz. Pełna koncentracja. Nic nie czujesz. Widzisz cel i tylko to. Masz do wykonania zadanie. Nigdy nic nie czułem. Ale nie ma rozpraszaczy, myślenia o innych sprawach. Dla mnie nie ma. To jest bardzo ważne, dlatego że dziś myślimy o tylu kwestiach, różnych sprawach na raz. Trudno sobie wyobrazić strzelca długodystansowego, który... Znaczy, ja mówię o sobie. Ja nic nie czuję. Wtedy. Strzelają koledzy. Czasami z bardzo poważnych kalibrów, jak 50, czyli tak zwane półcala. Jest to pocisk mniej więcej tej wielkości, nabój tej wielkości. Tej. Jedna sztuka kosztuje 150 zł. Dziennie wolno wystrzelić na treningu nie więcej niż 10 z nich, ponieważ ciśnienie jest tak potężne, że ta energia powoduje, zabija zanikanie szarych komórek w mózgu ludzkim. Taki strzelec jest jak zawodowy bokser, a ten, kto jest obok niego, cierpi jeszcze bardziej. Zdarzyło mi się parę razy strzelać obok kogoś, kto strzelał z takiego kalibru i leżał obok mnie 1,5 metra. Prawie mnie zdmuchiwało. Czułem ból wszystkich zębów. Tak to działa. Ale wtedy też się musisz wyłączyć, bo na wojnie strzelają wszyscy. I jeszcze nie mają słuchawek. No dzisiaj w większości mają. Kiedyś nie mieliśmy. Trzeba było strzelać. Pamiętam jeden taki czas, gdzie na 3-dniowym poligonie wystrzeliłem dzisiaj niewyobrażalną ilość. 3,5 tysiąca sztuk amunicji. Dystans maksymalny wtedy był 1800 metrów. Bolały mnie gałki oczne i miałem gorączkę. Od strzelania. Fakt, że strzelałem wtedy nie z karabinu, a snajperskiego, strzelałem z karabinu pokładowego, mając przyrządy celownicze i okulary, tak, żeby naprowadzać na cel. Tym niemniej jednak kładłem cel z 1800 metrów jednym strzałem. Udawało się. Z niewielkiego kalibru, no bo z kalibru 50 to jest dopiero rozgrzewka. Jacku, jesteś osobą spełnioną, osobą wielu pasji, szczęśliwą. Wciąż też... nie. O to też chcę zapytać. Jakie są marzenia, jeśli możesz się z nami nimi podzielić? Marzenia do spełnienia. Jedno życie jest zbyt krótkie. Przy okazji marzeń zawsze przypomina mi się to, co powiedział Richard Dreyfuss w filmie Moje ostatnie okrążenie. Marzenia psów się nie spełniają. Marzenia ludzi muszą się spełniać. I on tego dokonał. To był fajny film o starszym mężczyźnie, o wiele starszym mężczyźnie od kobiety. Zakochał się w niej bezgranicznie, choć był wyjątkowo chłodnym gościem dla ludzi.
ale ona kochała go za jego dobre serce dla niej. I jak słyszysz, mówimy o wielu pasjach. A jednym z moich marzeń jest właśnie mieć taki spokój, jak w tym filmie Ona i On. To jest marzenie, do którego dążę. Może któregoś nie. Z tego z całego serca ci życzę i dziękuję za to, że zarażasz swoimi pasjami, pozytywnym myśleniem, swoim dobrym sercem innych ludzi. No to co, ruszamy strzelec. No, bądźmy jak królowie życia. Bierzmy to na celownik. Bardzo ci dziękuję.